Mam wrażenie, że po takim meczu to, kto dostał nagrodę MVP, jest mniej ważny niż to, jak dobrze zagrała cała drużyna, bo chyba trudno wskazać dziś słabe punkty. Dokładnie. Ta nagroda dzisiaj chyba należy się całemu zespołowi. Szczerze powiedziawszy, dodam tylko, że byłbym ostatnią osobą, której był dam tą statuetkę. No właśnie, ale dziś chyba miałeś dużą taką satysfakcję, duży komfort z gry, bo w zasadzie większość piłek przyjętych na noc. Tak, dzisiaj było przyjęcie bardzo dobrze, dobre maszaty tutaj, więc można było się pokusić o granie tego, co się zaplanowało przed meczem. Dobrze to wychodziło, wszyscy byli w ataku, stali na wysokim poziomie, więc brawo dla nas. To już jest takie oblicze LKPS-u, nad którym pracowaliście, czy jeszcze jakieś rezerwy drzemią? To znaczy dużo rzeczy już się zaczyna przejawiać, więc dzisiaj też dodam, że indywidualnie każdy zagrał bardzo dobrze, ale z rzeczy taktycznych, nad którymi pracujemy, dzisiaj było widać ten przebłysk, że zaskoczyło to i to jeszcze będziemy musieli nad tym pracować, oczywiście, bo nie można tego stracić, ale dzisiaj było widać, że i chodziliśmy cały czas na potrójny blok i wychodziliśmy z założeń, o których trener zawsze nam powtarza. No właśnie, mam też wrażenie, że w kilku akcjach już przy dobrym wyniku też troszeczkę fantazji to wszystko próbowałeś wpleść. Jakieś przesunięte po kilka metrów z trzeciego metra do Wojtka Sobeli. A faktycznie, była jedna. Wynik tak wysoki, takiego prowadzenia, rozluźnia troszeczkę zagrania. Normalnie jest to zagranie na wysokim ryzyku, o które już mało kto by się pokusił przy wyniku na styku. Więc przy takich przewagach można było sobie coś takiego zagrać. Jest dodatkowa satysfakcja, że w pojedynku dwóch prawdopodobnie najlepszych rozgrywających w lidze Tygórą jesteś? Oj, nigdy na to tak nie patrzyłem. Cieszę się, że wygrałem mecz, że zakończyliśmy rundę zasadniczą bardzo dobrym meczem, że zostajemy na tym pierwszym miejscu. I bo z tego pierwszego miejsca najłatwiej jest wystartować, ale nigdy nie patrzyłem na to, że jest to, nie wiem, pająk kontra masny, jakichś takich personalnych gierek nie ma. No dobrze, czy dzisiaj rywale Cię zaskoczyli swoją dyspozycją, bo mam wrażenie, że Bydgoszcz nie pokazała wszystkiego, co pokazywała przez resztę sezonu. To znaczy zaskoczyli mnie w ten gorszy sposób, bo byłem taki, że tak powiem, przygotowany mentalnie mocno na ten mecz, spodziewałem się dużo lepszej gry zespołu z Bydgoszczy i oni chyba też nie do końca wiedzą, co tak naprawdę nie zadziałało u nich, więc dopiero w trzecim secie nastąpiło mnie takie rozluźnienie na podstawie tego wyniku, ale faktycznie zaskoczyło mnie to, że oni tak jakby byli poza tym meczem całkowicie. Właśnie, panie trenerze, taki mecz, po którym chyba trudno mieć jakieś bardzo krytyczne uwagi, a jeżeli są, to jest ich chyba mniej niż tych pozytywnych. Znaczy, tak, na pewno my zagraliśmy dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Przede wszystkim zagraliśmy spokojnie i zagraliśmy bez błędów. To było najważniejsze, bo po ostatnich meczach, gdzie tych błędów nam się sporo zdarzało, zwracaliśmy dosyć dużo uwagi na to. I dzisiaj ten mecz naprawdę przebiegał, jeżeli chodzi o liczbę naszych błędów, naprawdę bardzo fajnie w ataku, żeśmy tych błędów popełnili, nie wiem, chyba około 5-6%, czyli naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W zagrywce troszkę więcej może tych błędów, ale też te statystyki bardzo dobre, bo 13 zepsutych zagrywek, ale aż 8 asów, więc jakby to ryzyko nam się naprawdę opłaciło, więc na pewno dzisiaj zagraliśmy dobry mecz. No właśnie, co jest dla pana ważniejsze po tym meczu? To, że będziecie mieli tę przewagę własnej talii w kluczowych momentach fazy play-off, czy to, że stąd poszedł dzisiaj taki mocny sygnał do wszystkich innych rywali, że tutaj Lublin jest bardzo mocny? Znaczy, no, na pewno jest to istotne w obrębie takich spotkań między takimi wyrównanymi zespołami, bo dzisiaj Bydgoszcz nie pokazała tego, na co ich naprawdę stać. To na pewno, jeżeli spotkamy się z nimi w fazie play-off, to na pewno nie będzie tak łatwo i przyjemnie, bo to jest bardzo mocny zespół i na pewno potrafi grać bardzo dobrą siatkówkę, co do tej pory pokazywał, bo tylko to my jesteśmy dopiero trzecim zespołem, który ich pokonał, więc atut własnej hali na pewno jest bardzo istotny.
czy sygnał poszedł, to myślę, że my musimy się skupiać cały czas tylko i wyłącznie na sobie. Nie patrzeć na przeciwnika, tylko patrzeć na swoją grę, bo jeżeli my gramy dobrą siatkówkę, to wtedy też ten wynik będzie dobry. No, nadal panowie na siłowni mocno obciążeni, czy już z tych obciążeń schodzicie przed playoffami? No na pewno jest lżej. Natomiast popracować mocniej musieliśmy, gdyż teraz czeka nas naprawdę bardzo dużo mocnego grania, dużo podróżowania, więc musieliśmy się przygotować na to spotkanie. Perhaps it was the most important game in this first round of the season, and we saw that one team is great and another has no arguments in this dispute. Yeah, I think that we played probably the best game in this part of the season. In most important moment for us, it was the game for the first place. With this game and with this win, we secured domestic court in the playoff, and I think that for our team is very important, because since beginning of the season we have 14 games on our court and 14 wins. It means that we play really good here, and I hope that we will continue in the same way in playoff. Okay, I'm quite sure that you send the message to your rivals. We are unbeatable in this court, so... It's good. It's good for our confidence. Also for when others come to our gym, they have in their heads that here is pretty difficult to play against us. As I say, it's good beginning point for us, and I think that we just need to be focused on the practice and stay in this shape for playoff. Now is that part of the season when you need to be focused and give your 100%, even more if you want to reach the objects in this season. Today was really difficult to choose anybody of us. I think that everybody who were on the court give their best, and we play as a team today really, really good game.